Cześć, witam Was. Dzisiaj egzotycznie, jak widzicie, poszalałam z kolorami, ale nie przypadkiem, bo dzisiaj będę mówiła o pewnym egzotycznym owocu, który ma wiele nazw, bo na przykład jedną z takich nazw, które brzmią bardzo egzotycznie, to jest guanabana, inną saueso po angielsku, natomiast jeszcze inna, chyba ta najtrudniejsza, najbardziej skomplikowana, to jest flaszowiec miękkociernisty, ale najbardziej rozpoznawalna, najbardziej powszechna nazwa to graviola. Graviola, owoc o niskim indeksie glikemicznym, owoc, który jest dość rozpoznawalny, chociaż bardzo trudno mi było go dostać w marketach. Poszperałam, pochodziłam, ale nic takiego nie znalazłam. Dlatego postanowiłam pokazać taki wizerunek tego owoca, żebyście sobie wyobrazili. Jest to zielony owoc z kolcami. Graviola. Występuje przede wszystkim tam, gdzie naturalnie rośnie, czyli w Ameryce Południowej, ale także Afryka, Australia oraz Azja. Ja tutaj mam trzy formy gravioli. Pierwsza z nich to jest graviola puree, taki pulpa można powiedzieć, miąższ z dojrzałych owoców gravioli. Dodatkowo tutaj mam również proszek z liści gravioli oraz ekstrakt z gravioli, tabletki, które posiadają stężenie 20 do 1, czyli jedno z najmocniejszych, jakie są obecnie dostępne na rynku. W jednej tabletce jest 400 mg ekstraktu z gravioli. Za jakiś czas pokażę Wam przepisy, do których chciałabym Was zachęcić, bardzo ciekawe, które sprawdziłam. Graviola to nie tylko owoc. Ważne są też inne elementy tej rośliny. To jest korzeń, to jest kora, to są liście, które mamy tu sproszkowane, jak wspomniałam wcześniej, oraz jest to sam owoc, czy miąższ z tego owocu. Każda z tych części tej rośliny zawiera jakieś właściwości lecznicze. Nie będę Wam mówić po kolei, jaka część za jakie właściwości odpowiada. Powiem bardzo ogólnie. Graviola ma bardzo wiele właściwości. Ta roślina zalecana jest dla matek karmiących, działa odstresowująco. Dla wszystkich osób, które na przykład mają problem ze snem, powinny sięgnąć po ten owoc. Dodatkowo również osoby, które mają problemy z biegunkami, w ogóle problemy z układem pokarmowym. Ważny jest ten owoc również dla osób, które mają problemy reumatyczne. Graviola bardzo ważna jest dla osób chorujących na astmę. Zalecana jest, by utrzymać odporność, a także jej ważną właściwością jest to, że obniża ciśnienie. Więc pamiętajmy, jeśli ktoś ma bardzo niskie ciśnienie, to też powinien mieć świadomość, że ona to ciśnienie może mu jeszcze bardziej obniżyć. Kto cierpi na nadciśnienie i bierze leki na to nadciśnienie, również o tym powinien pamiętać. We wszystkich tych trzech formach występują interesujące związki z punktu widzenia medycyny, acetogeniny, które, jak potwierdziły badania wielu niezależnych instytucji, m.in. National Cancer Institute, okazało się, że wszystkie te trzy posiadają te związki, które działają na komórki nowotworowe i to już w małych dawkach. Co ważne, nie niszczą zdrowych komórek w organizmie. Pamiętajmy jednak o tym, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Czyli trzeba poddać się wskazaniom lekarza, leczeniu onkologicznemu i oczywiście obserwować, czytać na ten temat i dowiadywać się dodatkowych informacji, między innymi właśnie dotyczących gravioli. A teraz, słuchajcie, w końcu zacieram ręce, bo przejdę teraz do moich przepisów, moich ulubionych. Wybrałam dla Was te najlepsze. Za chwilę pokażę Wam wszystko, co najważniejsze, właśnie z użyciem proszku z liści oraz puree z gravioli. Ciekawe przepisy, zachęcam do wypróbowania w domu. Zacznijmy od pierwszego przepisu. Puree z gravioli z dodatkami. Najpierw pamiętajmy o tym, żeby bardzo dokładnie wstrząsnąć nasze puree, żeby się wszystkie składniki pięknie wymieszały. I w tym momencie otwieramy sobie buteleczkę i wlewamy 30 ml. Ja robię trochę to na oko, bo już to próbowałam wiele razy, wiem mniej więcej, ile to będzie płynu. I próbuję. Za każdym razem odkrywam nowe smaki. Dzisiaj no taka mieszanka ananasa z porzeczką, ale powiem szczerze, że za każdym razem czuję coś innego. I do tego puree dodajemy inne składniki. Różne składniki. Może to być na przykład mleko sojowe o smaku waniliowym. Pamiętajmy, że ono jest dość słodkie, więc jeśli ktoś nie lubi bardzo słodkich napoi, to może sobie użyć zwykłe mleko. Wlewamy taką ilość, jaką sobie życzymy.
do naszego pire z gravioli. I teraz słuchajcie, ja dodaję imbir. Wiemy, że imbir jest, działa świetnie na odporność, jest rozgrzewający. Pamiętajmy tylko, żeby tego imbiru nie dodawać za dużo, ponieważ on jest dość ostry. Ja sobie mniej więcej dodaję taką ilość, jaką teraz zobaczycie. O właśnie, i teraz sobie wsypujemy wszystko do szklaneczki, mieszamy i teraz bardzo często dodaję do tego syrop klonowy. Pamiętajmy jednak, że on jest dość drogi, więc tutaj można na przykład zamiast syropu klonowego dodać sobie miód. I teraz dodajemy tyle, ile chcemy dodać. Później próbujemy, czy nie jest za słodki, możemy dodać trochę więcej. Na zasadzie prób i błędów. Ja dodaję sobie jedną pełną łyżeczkę syropu klonowego. Bardzo dokładnie mieszam. W ogóle jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, że owoc gravioli bardzo szybko dojrzewa, więc pamiętamy, jak go kupimy, mamy go taki świeży owoc w domu, to pamiętamy, żeby szybko go spożyć, ponieważ on bardzo szybko dojrzewa, robi się taki miękki, robią się na nim takie brzydkie, brązowe plamy. I teraz próbuję. Moje kubki smakowe szaleją, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo smaczna rzecz. Zwłaszcza wyczuwam troszeczkę właśnie imbiru w tym napoju. Syrop klonowy pasuje idealnie i ja polecam Wam naprawdę to mleko sojowe o smaku waniliowym. Świetnie pasuje do naszej pulpy z gravioli. Słuchajcie, drugi przepis z cyklu wariacje z graviolą, który też Wam bardzo serdecznie polecam. Tym razem z dodatkiem liści, proszku z liści gravioli. I teraz ja Wam od razu pokażę, jak to wygląda w środku. Łatwo się otwiera. Proszę, zobaczcie, to jest taki proszeczek. O. Kolor zielonkawy. Zapach liści. Ktoś kiedyś powiedział, że pachnie jak mięsiste liście tropikalne. Nie wiem, czy to prawda. Będziemy jeszcze próbować. Natomiast potrzebne mi są do mojego napoju dwie łyżeczki, takie płaskie łyżeczki proszku z gravioli. Ważne jest to, niełatwo jest w ogóle, słuchajcie, rozmieszać tego proszku z wodą, więc ja mam taki sposób, że na dobry początek wlewam małą ilość wody. O, mniej więcej tyle. I naprawdę trzeba cierpliwie, cierpliwie to mieszać. Ja już próbowałam, jak smakuje proszek z wodą i powiem Wam, że no, smak nie jest ciekawy. Dlatego też ja dodaję do tego limonkę, która jest bardzo soczysta i słodzę sobie też syropem klonowym. Też zachęcam Was do tego, by czasem też użyć miodu, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w smaku. I teraz już dolewam sobie jeszcze troszkę wody. Już mamy prawie jednolitą substancję. Jeszcze troszkę pomieszam. Teraz jak dochodzi do mnie zapach, to wydaje mi się, że są to liście tytoniu. Ale chyba szaleję już. Na samej górze osadzają się takie małe granulki, ale one są bardzo takie mięciutkie i fajne smaku. Fajnie się je przegryza. O, i mamy już gotową mieszankę. I teraz całą limonkę nawet, słuchajcie, można sobie do tego wcisnąć. Limonka akurat ma to do siebie, że ma bardzo dużo soku, więc bardzo praktyczna. Mieszamy. Teraz sobie spróbuję jeszcze bez syropu klonowego. No właśnie, jeszcze smak jest taki sobie. Myślę, że nie będziecie zwolennikami tego typu smaku. Dlatego też warto jest dodać coś, co nam ten smak troszkę osłodzi. Ja akurat dodam syrop klonowy. Dzisiaj jestem oddana syropowi klonowemu. O, nawet dwie łyżeczki. Jak ktoś się nie odchudza, to nawet jeszcze jedną może sobie dodać, tak, dla smaczku. Mieszamy wszystko dokładnie. I teraz pijemy. No właśnie, i to jest smak, który już mogę Wam polecić, tak? Czyli ten syrop klonowy spowodował to, że ten smak naprawdę stał się fajny. Bardzo chętnie to wypiję.
Bez słodzika, bez syropu. Powiem szczerze, że smak jest taki sobie. Trochę takimi glonami czuć go, także myślę, że nie każdemu to przypasuje. A teraz i limonkę też fajnie czuć w smaku. Wasze zdrowie. Pokazałam Wam już, myślę, ciekawe przepisy z użyciem pire z gravioli, z proszkiem z gravioli. A teraz posprzątam po moich kulinarnych wariacjach, odłożę te wszystkie składniki i powiem Wam o jeszcze jednym suplemencie, podkreślę jego walory. Graviola, ekstrakt z owocu gravioli w tabletkach. Tutaj mamy 90 tabletek w opakowaniu, a zalecana jest dawka 3 tabletek na dzień, więc tak myślę, że na miesiąc powinno nam starczyć. Popatrzmy sobie w środku, jak te tableteczki wyglądają. O. Poszaleję, wysypię je wszystkie. A, słuchajcie, tabletka nie jest zbyt duża, taka cieniutka, więc myślę, że jak ktoś ma problem z połknięciem w ogóle tabletek, myślę, że z tymi tabletkami nie będzie miał problemu. Nawet przełamię, słuchajcie, smak mi się kojarzy z dzieciństwa. Słuchajcie, kiedyś jadło takie czarne żelki. One może nie wszyscy je lubili, ale żelki w ogóle się kojarzą jakoś dobrze, więc myślę, że ta Was zachęci do próbowania tych tabletek. Słuchajcie, powiem tak. Próbowałam dzisiaj mikstury z pire, próbowałam mikstury z proszkiem z liści gravioli. Nawet tego spróbowałam. Słuchajcie, na koniec zamieniam się w graviole i mówię Wam jedno słowo. Guanabana. Cześć.